Cześć, z tej strony Kuba Watral, Miedź TV. Witamy po przerwie w Strefie Miedzi. W nowym roku ruszamy z kopyta. Dzisiaj naszym gościem Michał Bednarski. Cześć Michał. Cześć, witam wszystkich. Michał, spotykamy się kilka dni po sparingu ze Ślęzą Wrocław, w którym zdobyłeś bramkę. Jakie to uczucie po prawie półrocznej przerwie? No, nie do opisania. Na pewno, tak bym poczuł ulgę na pewno. Pół roku nie grania i nagle gol, także fajne uczucie. Dawno tego nie doświadczałem. No mnie cieszy każdy gol, czy to sparring, czy to trening, czy mecz ligowy. No ale też, no wiadomo, mam świadomość, że to był mecz kontrolny, tak, ale tak jak mówię, po takiej kontuzji to na pewno to cieszy. Jasne. Twoja przerwa była spowodowana zabiegiem artroskopii kolana. W zasadzie no, w twojej karierze najdłuższa taka pauza. Miałeś przed tym zabiegiem jakieś obawy? Znaczy nie czułem się gdzieś tam w 100% jakby zdrowy. Wiedziałem, że ten dobry sezon w Polkowicach, można powiedzieć, odpłaciłem zdrowiem. Ale miałem nadzieję, że jakoś, że dojdę do siebie, że to skończy się bezinwazyjnie, że tak powiem. Bez żadnego zabiegu, ale no, po czasie gdzieś tam się okazało, że no, ten zabieg był konieczny. No i mam to za sobą, minęło już dużo czasu. Tak jak już mówiłem wcześniej, odkreślam to grubą kreską, tak? I cieszę się, że jestem znowu zdrowy. A jakbyś mógł powiedzieć, jak wyglądała twoja rekonwalescencja? Czy miałeś z góry już założony plan na ten czas pauzowania? Tak, po zabiegu 2 tygodnie, można powiedzieć, leżenia w łóżku, nie wstawania. Tak, po 2 tygodniach gdzieś pojawiłem się w klubie. Zacząłem pracę z naszymi fizjoterapeutami. No następnie jakby siłownia, wzmacnianie kolana, mięśni, tak, odbudowanie tego wszystkiego. Potem już zaczęło się boisko, gdzieś przypominanie sobie tych wszystkich ruchów piłkarskich, to wszystko i wiadomo, była przerwa, też mieliśmy rozpiski na cały grudzień i wróciliśmy teraz i z drużyną, wszystko robię to, co drużyna, na 100%. Ostatnio w wywiadzie na naszej stronie internetowej wspominałeś o takich indywidualnych treningach z Wojtkiem Łobodzińskim. To było ciekawe, bo wspominałeś, że Wojtek przypominał ci, jak się poruszać w ogóle po boisku. Tak? No tak, no po tej przerwie, jak przyszedłem na boisko, to nie ukrywam, że czułem się bardzo słabo, gdzieś tam proste zagranie gdzieś mi sprawiało trudność, tak? No i wiedziałem, że dużo pracy przede mną, gdzieś te pół roku dało się siebie znać i no i wiadomo, musiałem sobie poprzypominać te slalom z piłką, takie ruchy, więc to wszystko było dla mnie ważne. Okej. Okay. Czy teraz, tak już zamykając temat tej kontuzji, czy z kolanem wszystko jest okej i faktycznie możesz już trenować i trenujesz na 100%? No tak, wszystko jest dobrze, trenuję na 100%. Fajnie właśnie, że jest jeszcze ten okres przygotowawczy, jest dużo czasu do ligi, więc to jest idealny czas, żebym mocniej popracował, złapał tą formę, bo nie ukrywam, że jeszcze do tej mojej optymalnej dyspozycji jest dużo do zrobienia, ale właśnie tak jak mówiłem, po to jest ten czas i myślę, że do ligi będę na pewno gotowy i do dyspozycji trenera, to najważniejsze. I to jest teraz twój cel, żeby po prostu być w pierwszym składzie? Znaczy nie podchodzę do tego tak bardziej na spokojnie, skupiam się jakby na sobie, na swojej pracy. Chcę być zdrowy, przygotowany, a jaką szansę dostanę od trenera, to na pewno będę chciał ją wykorzystać. No właśnie, bo konkurencja zrobiła się dosyć duża. No wracasz ty, z wypożyczenia wrócił Patryk Makuch, jest Krzysiek Drzazga, jest Kamil Zapolnik. Konkurencja spora, także... No, spora. Bardzo spora, tak. Największa konkurencja, jaką w tej przygodzie piłkarskiej miałem, tak, ale to jest fajne, każdy się napędza. O to chodzi, właśnie, żeby każdy był zdrowy do dyspozycji trenera, a z tego cały zespół będzie korzystał, bo kto zacznie od pierwszej minuty, to jest najmniej ważne, bo wchodzi następny i też daje swoją jakość, także to jest fajne. No i tak jak mówię, napędzamy się, każdy z sobą się napędza. Ty w tym czasie rekonwalescencji na pewno potrzebowałeś dużo motywacji. Jakbyś miał wskazać, masz w ogóle jakiś wzór piłkarza, z którego bierzesz przykład?
No na pewno Robert Lewandowski to jest, to jest piłkarz, który go podpatruje. Jak mam okazję, to oglądam wszystkie jego mecze, tak? Jak nawet się nie uda, no to skróty, jego bramki, no i coś próbuję podłapywać z jego zachowań, no bo no nie ma co ukrywać, no najlepszy piłkarz na świecie. I to jeszcze Polak, także podwójna duma. A z zagranicznych piłkarzy? Jakbyś miał jednego wskazać? No tak trudno mi powiedzieć, ale z napastniku to Harry Kane. Ale tak ogólnie to Cristiano Ronaldo, jego charyzma, podejście do sportu, jego charakter, no to jest coś pięknego. Tak jak mówisz, no interesujesz się też, no poza tym, że to jest twoja praca, interesujesz się też piłką, a z takich zajawek poza sportowych coś cię zajmuje, czy piłka na 100%? No, nie ukrywam, że piłka na 100%, ale no nawet jak gram na konsoli, to też FIFA, także to wszystko się sprowadza do piłki nożnej. No tak jak mówię, no trudno mi gdzieś tam wskazać jakąś inną zajawkę. Od dziecka byłem wskazany w tym kierunku, tylko tym się zajmowałem, miałem bzika na tym punkcie i tak jest do teraz. Też się z narzeczoną śmieję, że nie wiem, co ja będę robił, jak te korki zawieszę. To będzie trudne, ale zobaczymy. Na razie żyję teraźniejszością. Ty też kiedyś wspominałeś, znaczy w zasadzie, no, patrząc na twoją karierę, występowałeś w Chrabrym Głogów, w Górniku Polkowice, teraz w Legnicy u nas. I podobnie jak Zielu, który był tutaj w programie, też wspominaliśmy o tym, że nigdy nie wyjechał poza Dolny Śląsk grać w piłkę. Czy to jest trochę tak, że trzyma cię to rodzina i nie chcesz stąd wyjeżdżać? Czy po prostu no, tak się ułożyło i nawet nie dostawałeś jakichś ofert w innych częściach Polski? Znaczy dostawałem oferty, tak? Tylko no, tak się akurat złożyło, ja tego też nie planowałem. No, dla mnie wsparcie i rodzina jest bardzo ważna, ale to nie jest tak, że jakbym dostał propozycję gdzieś dalej, no, to bym nie pojechał, tak? Tylko no, tak jak mówię, tak się ułożyło, ale bardzo się z tego cieszę. Gdzieś nie wychodzę z tej strefy komfortu. Jest mi fajnie, w każdej chwili mogę jak gdzieś tam odwiedzić mamę, tatę, tak, rodzinę. Więc to naprawdę fajna sprawa i to jest taki dodatkowy bodziec, który też mnie napędza, że mam ich tutaj przy sobie. W zimowym okienku transferowym przyszedł do nas Piotr Kazikiewicz, w którym graliście razem w Górniku. Kumplowaliście się wówczas w Górniku? I teraz też poczułeś, że przyszedł stary znajomy do drużyny? Tak, tak. No, fajnie właśnie, że przyszedł. Znamy się bardzo długo. Tak jak mówię, no, kumplowaliśmy się, tak. Fajną relację mieliśmy, no i cieszę się, że tutaj przyszedł. Ale tak jak mówię, nie, to nie jest tak, że tylko z nim chodzę gdzieś tam w parze, tylko cała drużyna jest żyta, jest fajna atmosfera w drużynie i to jest fajne. Ty wspominałeś przy wyborze Miedzi, że oferta od nas była najbardziej konkretna. Chciałem się zapytać, no mam nadzieję, że nie żałujesz takiego wyboru i że no też w trakcie tych przygotowań miałeś odpowiednie warunki, no i że ogólnie czujesz się u nas dobrze. Tak, bardzo dobrze się czuję. No, poczułem ogromną pomoc tutaj ze strony klubu w tej mojej ciężkiej sytuacji, w której się znalazłem. No, także bardzo się z tego cieszę i nie żałuję, i dlatego to jest taki idealne miejsce właśnie, żeby zrobić tutaj coś fajnego, bo tutaj klub na to na pewno zasługuje. Jest wszystko poukładane tak jak należy. No i co, no, co mi tutaj powiedzieć, no też... Nic tylko grać, właśnie wywiadów jest na razie więcej niż bramek, ale myślę, że to się zmieni. No, tak jak mówię, bardzo się z tego cieszę i nie żałuję i będzie jeszcze lepiej. No to a propos tych bramek, życzę ci gradu goli, przede wszystkim też, żeby z kolanem było wszystko w porządku. A odnośnie tych goli, no to masz kogo gonić, no bo Zapol, wicelider w tym momencie, Szymon Matuszek i Goku też całkiem nieźle punktują, także jest co nadrabiać. Jest tak, jest co nadrabiać, jest motywacja, tym bardziej, że Szymon Matuszek ma już 6 bramek, to defensywny pomocnik, także dokładnie. Byłoby mi głupio, gdyby miały tych bramek więcej na koniec sezonu. Także jest sporo pracy i dużo do zrobienia. No to tego ci życzę, przede wszystkim zdrowia i dzięki za dzisiaj. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.